Jest to symbol faszystowski. Kto pana uczy? Kto pana w to uczy? A na historii pan a symbol... Poproszę o dowody osobiste. Symbol policyjna! To nie jest! Prowokacja! Policyjna! Prowokacja! Policyjna! Przepuszczacie komunistów 1 maja. No to ja proszę pana na nie, spokojnie, to był osobisty pan mi pokaże. No to zobaczysz, mam jakieś informacje, tak? Proszę, proszę, Uważają, że to jest symbol faszystowski. Nie, no ja słyszę, że szczepiec to w takim razie... To jest, proszę pani, jest króla problemu. Ale i oni o tym nie wiedzą, bo to są niełuki. Ale władza. Jestem przedstawicielem prawa i okazałem panu, ja mam obowiązek pokazania. Mam obowiązek pokazania. Ale naprawdę, to chyba się możemy zobaczyć. Chyba, że nie mieliście lekcji polskiej. Panie inspektorze, pan się nie przedstawił. Podczas legitymacji pan wykonuje nieprawidłowo. Nieprawidłowo, ale nie wszystkim, tylko jemu. Pan się, proszę pana, nie przedstawił. Pan się nie przedstawił, pan wykonuje nieprawidłowo tutaj interwencję. Ciekaw jestem, jak pan zakończy tę interwencję. To zostanie nagrane. Ja nie sądziłem, że w takich czasach... Chcemy mieć szacunek dla policji, a nigdy go nie będziemy mieć, jeśli Szczerniec dla policji jest symbolem faszystowskim. To jest przerażające. Zdaje pan sobie z tego sprawę. I panowie będą legitymować młodego. Tak, legitymujemy po prostu tego młodego człowieka. Do tego ogranicza się nasza interwencja, do wylegitymowania tego pana. Zawsze to jakieś a w stosunku do nas, nie, proszę pana, jest to podjęcie czynności administracji zapożytkowej. No ja mam nie zdaje pan sobie z tego swojej w stosunku do nas, czemu się... Gdzie pana, dlaczego pan mi filmuje? No bo mam takie prawo. Jeżeli ja się panu przedstawiłem, okazałem panu legitymację. Przedstawiłem się panu... No mam świadków. Ja się przedstawiłem panu, w stosunku do którego podjąłem interwencję. Państwo nie byliście członkami interwencji. Dołączyliście do twojej interwencji zadając mi pytania. Proszę pani domu do serwisu. Mogłoby się to skończyć, jak spotkanie z Lerem. Bramę kijowską. Przepraszam, a za co pani jest zdecydowana? A mnie też zaraz aresztują? Ale czemu ta pani jest legitymowana? Proszę mi powiedzieć, bo podeszliśmy do trwania tejże interwencji spisywania tamtego pana. Ja też tego dlatego staję. Ale nie wiesz, my chcemy po prostu się dowiedzieć, dlaczego tamten pan trzymający Szczerbca został wylegitymowany. Ten pan twierdzi, że to jest symbol faszystowski. No ale ten pan... Ja chcę się dowiedzieć, gdzie to przeczytał. I kto mu to powiedział? Właśnie, bo być może ktoś mu to powiedział. Przecież chyba uczył się historii w polskiej szkole. No nie, nieprawdopodobne, żeby nie. No czasem niektórzy się uczą, ale się niczego nauczyć nie mogą. I może wtedy zostają policjantami?
administracyjno-porządkową legitymowania osób i muszę ją zakończyć. Ja tylko także wiem, w jaki sposób zachowuje się policja wobec wszelkiego rodzaju zboczeńców, którzy mają swoje parady. Jakoś tak nie legitymuje ich, ale raczej tych, którzy przeciwko demoralizacji, przeciwko rodzinie, bo to jest w obronie rodziny, protestują. I ja tego nie potrafię zrozumieć. Ja naprawdę tego nie potrafię zrozumieć. Jak to jest możliwe, że szykanuje się patriotów, a złodziei, zdrajców, jawnych zdrajców, fałszerzy i jeszcze inne rzeczowniki czy przymiotniki zostawia się w spokoju. Nikt ich nie nęka, nikt niczego od nich nie chce. No różnie to bywa, proszę pana, ja nie mówię, że w tej chwili. Dla mnie już ten akt wylegitymowania jest jednak nękanie. Nie, proszę pani, w pojęciu czynności administracyjno-porządkowej na podstawie przepisów prawa, dokładnie ustawa o policji. No w takim razie nie wiem, czy takie gorliwe wypełnianie tego prawa służy nam wszystkim tutaj, także wam. Bo ja na przykład chcę mieć wielki szacunek dla policji, bo jest tyle łobuzów, tyle po prostu złodziejstwa, tyle strasznych rzeczy, że chcę wam ufać. Czy to jest takie dziwne?